kiedy przed majowym weekendem, tym niezbyt długim tym razem weekendem, wszedłem na stronę Facebooka, rzuciło mi się od razu w oko wydarzenie. Posprzątajmy bulwary nadwarciańskie. Powiem wam tak, ja sam od pewnego czasu miałem taką myśl, aby tego typu akcje zorganizować. To też, kiedy zacząłem taką akcję organizowaną przez innych, to oczywiście mój palec sam od razu skoczył na ikonkę dołącz, przyłączyłem się do owej akcji. No, tym bardziej się przyłączyłem do tej akcji, że zobaczyłem, kliknęło tam też wiele osób, można powiedzieć, prominentnych, czyli radnych. Byłem święcie przekonany, że taka akcja właśnie spełni nasze oczekiwania. Kiedy przyszedł 3 maja, bo akcja miała odbyć się 3 maja, przerwałem pracę na taksówce, przyjechałem nad Wartę i ruszyłem na spotkanie przygody. Już idąc z mostem Rocha, trochę się zacząłem martwić, bo no, kliknęło wydarzenie 665 osób. Więc byłem przekonany, że kiedy będę się zbliżał na miejsce spotkania, to zobaczę praktycznie paraliż tej ulicy, bo wszyscy z workami będą czekali i przebierali nogami, żeby jak najszybciej ruszyć do akcji. Tymczasem na brzegach rzeki zobaczyłem tylko spokojnie odpoczywającą młodzież w blaskach majowego słońca. Niedziela była bardzo, bardzo sympatyczna. Niektórzy nawet robili sobie grilla, co zresztą bardzo mi się podobało, bo od lat nawoływałem do tego, żeby ożywić Wartę, żeby Warta była centrum rozrywki dla poznaniaków, przynajmniej w tym okresie letnim. Więc widziałem odpoczywających, ale gdzie są uczestnicy akcji? Taki trochę zaczął rodzić się we mnie niepokój. Pomyślałem, Marek, do cholery, czyżbyś znowu miał sprzątać sam? To zresztą, powiem wam, nie była taka obawa bezpodstawna. Ja jeszcze pamiętam okres, kiedy miałem sklep, kiedy rozgrywały się te słynne... słynne akcje w sklepie Mikrus. Tam parę razy chciałem przetestować społeczeństwo i rzucałem pewne propozycje, które no, kończyły się zawsze w ten sam sposób, czyli dużo deklaracji, mało konkretu. Stanąłem więc na moście Rocha, tak jak mówię, rozglądałem się za tymi uczestnikami, już powoli dochodziłem do wniosku, że niepotrzebnie przerwałem pracę. Kiedy jednak kątem oka zobaczyłem podjeżdżający patrol WTK. Telewizja WTK była na miejscu, więc myślę, jeżeli już telewizja WTK jest na miejscu, to pewnie coś będzie się działo. Akcja nie została odwołana. Zobaczyłem, że dziennikarze WTK podeszli, znaczy zeszli tak na dół, bo ja stałem na górze, na moście, oni zeszli na dół, na bulwar i podeszli do takiej grupki 7-10-osobowej, zaczęli z nimi rozmawiać. Biłem się przez chwilę z myślami, bo mówię, organizatorzy leżący na kocyku i pijący piwko, to jakoś tak nie bardzo mi się kojarzyło z organizatorami, ale mówię, trzeba to sprawdzić empirycznie. Podszedłem i bingo, to byli organizatorzy. Wszyscy okazywali rozczarowanie, że tyle osób kliknęło wydarzenie, że dołączą, a raptem w tym momencie było gdzieś nas z 15 osób. Postanowiliśmy dać jednak czas. Polska
albo inaczej, Polacy nie należą do ludzi za bardzo punktualnych i te tak zwane 15 minut studenckie zawsze się należy. Tu też od razu rzuciło mi się w oczy jakby jedna sprawa. Ja już wiele razy o tym mówiłem. To jest takie nasze społeczne podejście do pewnych spraw. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie, powiedział prezydent wylatując do Smoleńska. I jakoś to będzie, powiedzieli uczestnicy organizujący to nasze spotkanie. No, nie dbając specjalnie o zabezpieczenie odpowiedniej ilości worków. Na szczęście te, co przynieśli, wystarczyły dla tych 30 paru osób, które się zgłosiło, bo w końcu okazało się, że przyszło no chyba z 35 osób, 34 młode, no i jeden oczywiście z Gredzik, czyli szeryf internet. Podzieliliśmy te worki między sobą, ja jeszcze przez chwilę tylko się zastanawiałem, co by było, gdyby faktycznie Polacy gremialni, znaczy nie Polacy, tylko tu Poznaniacy, gremialni ruszyli, by posprzątać swoją rzekę. Na szczęście nie ruszyli, więc worków wystarczyło. Ja poszedłem troszkę tak, jak samotny wilk. Zacząłem sprzątać w okolicach wału powodziowego. I powiem wam szczerze, wcale nie było tak dużo tych śmieci. Kiedy w zeszłym roku robiłem filmik, vlog na temat Warty, tych śmieci było o wiele więcej, tych porzuconych butelek było o wiele więcej niż teraz, kiedy już oficjalnie po notatkach prasowych wiadomo, że nad Wartą można sobie siedzieć, grillować, popijać piwko, grać na gitarze. Więc tych śmieci wcale nie było tak dużo, bo może też dlatego, że parę dni wcześniej też została zorganizowana taka prywatna wyprawa śmieciowa i trochę tych śmieci usunięto. Także jak mówię, tych śmieci specjalnie nie było, co jakiś czas leżała puszka, butelka. Najgorsze było to, że część tych szklanych opakowań przez jakiś pół idiotów zostało rozbitych. To są najgorsze odpady, bo bardzo niebezpieczne. I co jeszcze rzuciło mi się w oczy? Ponieważ przy wale powodziowym jest dużo różnego rodzaju krzaczków, to w tych krzaczkach co chwilę natrafiałem na tak zwane niestrawione resztki. Zresztą te niestrawione resztki spotykałem również i poza krzaczkami. Jak widać, część młodych poznaniaków, a może i starszych poznaniaków, już pozbyła się tej takiej bezmyślnej wstydliwości i potrafi się wysrać na otwartym polu. I tu nasunęła mi się jedna refleksja. Jesteśmy chyba dość dziwnym społeczeństwem. Mamy obowiązek posprzątać po swoim psie. Natomiast sami możemy nasrać na środku i pójść dalej. No, takie dziwne przepisy. Chociaż przepisy chyba na to nie pozwalają. Więc może najwyższa pora, ażeby wręczać na ulicach, bo już taka akcja była, nie tylko woreczki do sprzątania po pupilach, ale również po sobie sam. Ale to taka moja refleksja. Myślę, że lepiej byłoby, gdyby jednak pan prezydent wpadł na pomysł, a żeby postawić tam tojtoje. Jak sądzicie, czy pan prezydent postawi tojtoje? Ja osobiście stawiam na inne rozwiązanie. Kiedy już kupa gówna sięgnie tak wysoko, że przesłoni widok z okien panu biskupowi, to któryś albo sam pan prezydent, albo któryś z jego zastępców, albo któryś z jego współpracowników wyjdzie przed telewizyjne kamery i powie: na wniosek obywateli tego miasta oraz wszystkich służb porządkowych
zmuszeni jesteśmy doprowadzić do ładu i porządku bulwary nadwarciane. W związku z powyższym, z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miasta zakazuje się wejścia na bulwary wiślane pod karą grzywny. Następnie po wyłączeniu reflektorów i kamer ów pan zasiądzie w jakimś fotelu na placu kolegiackim, otworzy zimne piwko i pomyśli: oj Boże, jak ja kocham tą przyrodę, ja ją tak kocham, że wszystkie drzewa bym wyciął, a wszystkie trawniki bym zabetonował i wreszcie człowiek po pijanemu nie przewracałby się na korzeniach albo nie ślizgał na gównie. I tak zostanie problem rozwiązany ku uciesze oczywiście stróżów miejskich, którzy cały czas walczą o to, aby zakazać picia nad wartą, bo według nich najlepiej by było, gdyby poznaniacy spędzali wolny czas w swoich mieszkaniach, a wówczas na ulicach miasta byłoby cicho, spokojnie i patrole policyjne oraz straży miejskiej mogłyby się bezpiecznie przemieszczać. Zresztą, może wówczas na ulicę miasta wyszedłby również pan Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy policji, co miałoby bardzo dobre skutki, bo on w tej chwili siedzi albo za biurkiem, albo przed którąś z kamer telewizyjnych i przez to dość mocno oderwał się od realiów życia mieszkańców. No cóż, słuchajcie, akcja nie wypaliła. Radni nie przyszli, bo nie mają czasu. Swój czas spędzają również przed kamerami telewizyjnymi, gdzie pokazują kierunki, w jakim powinno dążyć społeczeństwo Grodu Przemysłu. I nikt, powtarzam, nikt nie może od nich wymagać, by drogowskaz szedł drogą, jaką wskazuje. Czy ktoś widział taki drogowskaz? Słuchajcie, śmiecić każdy może. Nie każdy musi sprzątać. Przynajmniej ja tak to widzę. Jesteśmy społeczeństwem, które zawsze czeka na Mesjasza. Młodzi widzą Mesjasza w zdezolowanym Januszu Korwin-Mikke. Średniaki widzą w drużynie Tusko-Kopaczy. A z Gredy, tak jak ja, wyłączając oczywiście szeryfa internetu, ale z Gredziki Moherowe, widzą Mesjasza w małym prezesie. I zastanawiam się, czy kiedyś nastąpi ten moment, w którym oprócz tych 35 osób biegających wczoraj z workami nad wartą, inni też zrozumieją, że nasz los leży w naszych własnych rękach, że nasze problemy musimy rozwiązać zawsze sami, że każdy Mesjasz będzie nas potrzebował raz na 4 lata. Czy to zrozumiemy? Mam wątpliwości. Wątpliwości tym bardziej poparte empirycznie faktem, że wczoraj, kiedy chodziliśmy wśród leżącej gawiedzi, która spożywała sobie piwko i grillowała, praktycznie nie zauważyłem żadnej osoby, która by wstała i powiedziała: słuchajcie, dołączam do was. Cześć. Słuchaj, sam fakt, że chciało wam się przyjść, już jest potężnym sukcesem. No, niech mi pani wierzy, że ja na Wartę nie przychodzę pić piwa, chociaż jestem gorącym zwolennikiem, aby to piwo wolno było pić. Ponieważ uważam, że Warta powinna żyć. Nie powinna być czymś martwym.
Natomiast jest trochę głupie, że ktoś nie przyszedł z urzędu, chociaż tych worków wam tu nie przyniósł. W sumie to nam. Proszę pana, ja przyszłam do aktu, ale nikt nie powiedział, że będą potrzebne worki. Przyszłam, że worki będą. Faktem jest, że tutaj gdybym widział, to też bym przyniósł tego. Ja mam, bo to no. Ale to dobrze, że chociaż ktoś z gołapu przyszedł, skoro inni. Ja zawsze proszę pana. Ten. Zawsze pada na mnie. Świetnie. To może ten, może pani tam jeszcze w tym gołapie chociaż rzuci hasło, żeby tu kilka tołtoi postawili. O, wie pan co, za tołtoje to już niestety podejrzewam, nie da się namówić, bo to już naprawdę nie jest nasza drożka. Nie, ale tam jakieś hasło można by rzucić komuś, kto za to odpowiada w jakiś sposób. Ale to urząd miasta, to już niestety nie my. Mówi pani, że gołap jest za słaby, aby rzucić taką propozycję? O, powiem panu, że mogę zaproponować, a ja jestem tak bardzo nikim tam, że... Ale wie pani co, że czasami te osoby, które uważają się za nikość, potrafią więcej niż ci na wierchuszce. Odpowiem, szefowi będę rozmawiała w poniedziałek, nie ma sprawy. O, więc właśnie. Może dla kogoś w urzędzie miasta, kto chętnie się tym zajmie. A przynajmniej ten... Dokładnie, a przynajmniej będzie im wiedzieć, że takie hasło poszło i że ktoś, jak zwykle, poznaniaków ma w nosie.